I witam wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w BM Divinity, podejście 1100 któreś. Po zakończeniu Wiedźmina 3 podstawki postanowiłem w końcu może... Ach, bo to w sumie też jesteśmy tutaj w połowie gry. Postanowiłem w końcu troszeczkę, no... Jezus, pocisnąć ten BM Divinity, żeby może zacząć znowu Divinity 2. Coś w tym stylu. Ale wiecie jak to jest, jak się zaczyna grę... Od początku, to się znowu nie pamięta, gdzie się jest. No, ja wiem, że tu byliśmy. Jaskinia Chochlików, tutaj ruiny Księgi Cyty. Co to tak w ogóle są za miejsca, to też tak naprawdę nie wiem. No dobra, no to cóż, idziemy. Postanowiłem się tutaj przejść dookoła. Żeby zobaczyć, może coś tutaj ciekawego znajdziemy, ale z tego, co ja tutaj widzę... To ja mam tutaj no tak trochę ograniczone pole manewru. Na pewno bym chciał zobaczyć, co mam misję. Dziwny człowiek o imieniu Barnabas poprosił mnie o znalezienie księgi, którą zgubił gdzieś koło świątyni. Pójść i poszukać gdzieś tą księgę koło świątyni. O, zjedz. Co ty mi żywiołaczku tutaj możesz zrobić? Sterta złota jak najbardziej. Z chęcią sobie wezmę. Przyjdziemy się, słuchajcie, tutaj dookoła. Mam przeciążenie, więc praktycznie no bez szału. Bo myślałem, że może coś będę mógł sobie biec, a jednak i tak będę musiał to posprzedawać poza odcinkiem i tak. O, chodź tutaj, zapraszamy cię. Próbuję te wszystkie potwory wybić, jakie się tylko da. Ale czy no coś tu ciekawego znajdziemy? No jest pień, ale to widzę. Pień jest pusty. Gdzie my jesteśmy tak w ogóle? Zobaczmy na mapie. Tutaj gdzieś jesteśmy, a to chyba gdzieś w innym miejscu będzie. No tu jeszcze nie byliśmy, więc zobaczymy. Może coś tutaj się... znajdzie. Miło by było. O, wow! Szkarłatny rycerz. No, czy z takimi... Z takim kimś nie walczyliśmy. Nie powiem, że nie. Jestem trochę zszokowany. O, jest księga. Czyżby to była ta księga? Zapiszę sobie grę na 43. Why not? Może nie 44? Teraz zrobimy sobie 44. Panie, czemu by nie? Oczywiście, coś tu mi się zjebało i nie mam tego, co powinienem mieć. Gonią, gościu, gin. Tak, ja chcę sobie wziąć to i chcę to sobie wziąć tutaj. Nie powiem, że nie, ale możliwe, że to będzie ta księga nawet. Ale my cóż, no musimy sobie troszeczkę poeksplorować jeszcze. Nie wiem, co mówiłem w poprzednich odcinkach. Co wam obiecywałem, co ja zrobię. Na pewno tak sobie pomyślałem, że to Battlefieldy. To na pewno sobie zrobię poza odcinkiem. Ale muszę poczytać, gdzie są te pola Battlefield. Bo tu może być ciekawie. O, wejście do jaskini. Na skale widzisz symbol. Ciekawe. Ciekawe, jak tam się dostać mam. Tu jest jakieś wejście do jaskini. Ja sobie, słuchajcie, wezmę, oznaczam jakieś.
Wejście do jaskini. Symbol. I od razu już coś tutaj mniej więcej mi się kreuje ciekawego. No nic, dobra, tutaj widzę, przeszliśmy. Coś tutaj ciekawego jeszcze znajdę? Możliwe, że niezbyt. Tutaj żywiołaczki ognia, ten lodu sobie prężnie działają. Chcąc mnie. O! Lok! Kim taki jesteś, gościu? O, księga umiejętności. To ja lubię, słuchajcie. Dzięki tej lekturze te księgi zdobywasz następujące umiejętności: czarodziej, magia, szamana, magia pogody, błyskawice. Superancko. Naprawdę ekstra, to mi się podoba. Żywiołak pod powietrzem. Myślałem, że to jest żywiołak lodu, tak naprawdę. Lok. Tu są jakieś jaskinie. Nie, to jest w ogóle bardzo takie, no, specyficzne. Specyficzna gra. Trzeba mieć naprawdę oczy do szeroko, na szeroko głowy. Oczy dookoła głowy, nie szeroko, ponieważ każda z tych tutaj dziwnych rzeczy. Raz widzimy coś, raz potrafimy coś przeoczyć. A z tych szkarłatnych rycerzy to już w ogóle nic nie przychodzi. To jestem zawiedziony tym. Pamiętam, jak sobie przeglądałem questy, był jakiś T-bar, który był po prostu zaklęty. On się gdzieś tutaj dookoła wioski pałętał. Ale czy jeszcze mi się typ przypałęta, czy nie? O, Stit? Kim ty jesteś, Stit? Nie wiem, czy to też nie są jakieś ludzie, bo to pamiętam, że jesteśmy w świątyni, gdzie wszyscy są źli. I możliwe, że my kogoś mamy tutaj zabijać, żeby po prostu levelować. Potem mamy spotkać się z tym gościem, on ma nam oczarować lalkę. Gdzie tam jest jakiś ranar zaczarowany. Dzięki lekturze te księgi zdobywasz następujące umiejętności: czarodziej, magia, szamana, magia pogody, deszcz, meteorów. Superanckie, ja tutaj bardzo chciałem sobie zdobyć cokolwiek. Sobie zapiszę gierę, no. Bo nie wiadomo, kiedy mnie zabiją, co nie? Lecimy dalej, zobaczymy, gdzie my tutaj jesteśmy. Tu w sumie dookoła i. O, zobaczcie, jest i pieniek. Coś udało nam się. O! Będziemy tą pułapkę, bo zawsze będziemy mogli to sprzedać. No, jak nie sprzedamy, to najwyżej. Dziurwa. Ja się zastanawiam, gdzie jest ten T-bar. Przecież mieliśmy go odczarować. No nic, wejdźmy sobie. Ojojoj, żebyśmy nie poszli tylko za daleko. Nie, nie pójdziemy. Teleporter, jaskinia chochlików. Zobaczymy, jest księga Barnabusa. Dobra, no zobaczę, panie Barnabusie. Jezusie. Jezusie. Tu jest teleporter. Nie chcemy. Szkoda tego, świątynia zwykłe mieszkanie. To jest tablica ogłoszeń. Kobieta. Gdzie by ten Barnabus? To jest też pytanie ze 100 punktów. Szalony.
poisoning the forces of order with their stings. You found my book? Give it to me. Yes, yes, I feel the power, the energy, the wisdom. Take these sandals from the Lord of Chaos as a reward. Super. Bask in the power and glory of the Chaos. A, wylecz mnie. Pohandlujmy. Mam, zobaczcie, mam naprawdę bardzo dużo rzeczy, które muszę opierdolić. O! To waga największa. Ale dlaczego to się tak wszystko ścina tutaj? To ja jestem naprawdę też... się zastanawiam. Dobra, super, fajnie. Już mamy tutaj, widzę, jedną misję z głowy. Zobaczmy. Łotki lab. Zabić swojego pracodawcę. Zabójca, który mnie wynajął, nie żyje. Zginął za to, że okłamał mnie, mówiąc o swojej rodzinie. Dobra, zabić zabójcę. Proszę mnie o odszukanie mnichów, którzy ginęli w dziczy. Gadający Tiber. Wiedźma cofnęła klątwę. Zandalor chce dostać artefakt. Kupiec szuka amuletu. Mam jakieś trofeo w ogóle? Zbroja smoka brązowa łachmany. No dobra, no tutaj tak za specjalnie to ja nie wiem, co to tam zrobić. Wiecie co, na razie to chyba zrobię sobie... na razie to chyba nawet, może nawet zakończę odcinek. Czemu by nie nagrywać się takie 12 minut, żeby znów po prostu wbić się w ten rytm. No i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie zrobię się tak, jedną misję. Ja... wezmę, posprzedaję wszystko, co się da. Ulepszę, nie ulepszę, takie tam różne pierdółki. No i będziemy dalej nagrywać, byśmy chcieli przejść ten akt trzeci jak najszybciej. Skomentujcie, subskrybujcie, lajkujcie filmik. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.